Siemanko, dawno filmu żadnego nie było, nie ma czasu za bardzo na grzebanie przy moto, już chyba te części co mi przyszły, tło, głowica, cylinder już chyba z miesiąc leżą, albo z 3 tygodnie i no niestety nie ma kiedy tego założyć. Dzisiaj tak chwilę mam wieczorkiem, więc trochę sobie pogrzebiemy coś tak na szybko. A więc co, tak na tą chwilę to wygląda, tłoka już sobie nowego zarzuciłem. Kiedyś tam w garażu siedziałem, mówię, a chociaż ten tłok założę. To było tam 10 minut, także tłoka mamy nowego. Cylinder przehonowany, fajnie to wszystko zostało zrobione. Jak ktoś tam na Facebooku śledzi, to widział, że no ładnie to jest wszystko doczyszczone, zadowolony z roboty jestem. Nowe uszczelki, wszystko jest przygotowane, nie muszę tych powierzchni czyścić w ogóle, tylko zakładam i testuję. Także jestem bardzo zadowolony z roboty. Jeśli ktoś nie oglądał, to robił mi to gościu z genetyki motocykli. Na pewno większość go zna, więc jeszcze raz zapraszam do niego. Dzisiaj sobie założymy głowicę. Zobaczymy, jak to tam wszystko wygląda. Tu mamy już głowiczkę przygotowaną. Też jest fajnie, jest tu coś wygrawerowane. Autoszlify, data jest 7 maj. Komplet nowych zaworów. Wszystkie nowe daliśmy. No i głowica też jest jak nowa, odnowiona, wszystko ładnie przygotowane. Zakładać powierzchnie przeczyszczone, elegancko. A więc tak to wygląda. Tu jeszcze gaźnik sobie ostatnio zdemontowałem, bo też będę musiał go przeczyścić. No i co, dobra, bez przeciągania chyba bierzemy się do roboty, bo no, czasu nie ma. A pasowałoby chociaż tą górę złożyć. Uszczelka pod głowicę oczywiście nowa też idzie. Cylinderek już sobie dałem ostatnio. Łańcuszek jeszcze wam powiem, łańcuszka nie zmieniamy też. Napinacz miał trochę na ciągu jeszcze, jak widzicie. Nie jest sztywny, ładnie leży na kołach, także go zostawiamy. No więc tak jak mówię, ostatnio czasu na nic nie mam. Nie w tą stronę, panie. No i dobra, uszczelka. Przeczyszczę jeszcze sobie tylko powierzchnię. Odtłuszczę, znaczy, bo jest czysta. Ciekawe. Czy to coś pomoże? Te remonty, czy nie? A jeśli o resztę kładzisza chodzi, no to ostatnio był tu tył rozebrany, cały wahacz szwagiery rozebrał. Przeczyszczone, przesmarowane wszystko było, żeby to jakoś chodziło. Przód nie był ruszany jak na razie. I wydech trochę podczyściliśmy. Wydech już ładnie wyszedł. Chciałem go tu tak przypalić, ale no nie wyszło tak jak oczekiwałem. Nie wiem, albo to spoleruję, albo na razie zostawię, założę tak, zobaczę, jakby jakimś cudem odpaliła, czy ona się sama tak nie fioletowa nie zrobi od temperatury, bo z tego co pamiętam, to się momentalnie kolanko czerwone robiło. Ale to też jeszcze zobaczymy. Dobra, uszczelka tak nam przyjdzie. A i kluczyk jest. Nawet Honda reaguje. O, już nie reaguje. Nie, świeci coś. Głowicę ją też sobie odtłuszczę, jeszcze tą powierzchnię. Głowica mi się podoba, no kurna, wygląda jak nowa. Te zaworki tak samo. A z tego co pamiętam, dosyć ciasno tu wchodziła. Łańcuszek byśmy musieli przełożyć sobie. No i siadła. Tylko teraz wszystko fajnie, ale
Nie wiem, czy nie będę musiał odkręcać wałków, żeby to dokręcić. Bo tu może być problem, żeby odejść. Ajajajajaj, niedobrze. Nie podejdę inaczej. I złapię sobie ją na razie. Muszę jeszcze odkręcić te wałki. Dobra, od razu odkręcimy to sobie, bo nie ma innej opcji niestety. Nie chcę tam ze śrubką kombinować, bo tak czy tak będę musiał odkręcać, a jeszcze mi tam wpadnie gdzieś i będzie lipa. Płytka się. Nie. No, God! No, God, please, no! 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 No i tak, musiałem małe cięcie zrobić. Jak widzieliście, chwila nieuwagi i płytki zaworowej nie ma. Rzuciłem te wałki, płytka po prostu poleciała w rozrząd, ale no to nie było problemem, rzuciłem tylko dekiel boczny. Uszczelka niestety tu jest rozerwana, no ale spróbujemy to jakoś ogarnąć też. Ściągnąłem dekiel i wyciągnąłem, tak jak mówię, płytkę zaworową. No ale pojawił się nowy problem, bo już bez kamerki tą głowicę założyłem, ten wałek, rozrząd sobie ustawiłem i blokowało mi silnik po prostu, tłok był na dole. Silnik nagle zablokowany, nie szło nim obrócić. No już takie nerwy tu miałem, nie potrafiłem odnaleźć, co jest powodem tego blokowania. Zacząłem sprawdzać te znaki, po 10 razy wałki ściągałem, no nie potrafiłem tego ogarnąć. Tak, tłok chodził normalnie, bez głowicy, głowicę zakładałem, blokowało go i najlepsze było to, że nie na górze, tylko na dole jak był, więc no głowa mała. Później już zacząłem się zastanawiać, może tłok założyłem, po prostu sące, wydechy pomyliłem. Na odwrót go założyłem i go blokowało, no ale to też by tam blokowało wtedy do góry tylko. No i tak powoli kombinując znaleźliśmy przyczynę. No problemem okazała się głowica. Jak widzicie, nie ma już tu głowicy. Będzie podobnie wysłana do sprawdzenia, a bardziej do zrobienia. Bo problemem okazało się, w głowicy po prostu były wymienione, jak wiecie, wszystkie zawory. Zostały wyregulowane tak jak trzeba. Wszystko było fajnie. Zostały tylko stare sprężyny. No i okazało się, że te stare sprężyny nie były od tego motocykla prawdopodobnie. Były dłuższe. A były dłuższe zapewne dlatego, że no te ssące, jak wiecie, już były tak wyklepane. Mówię tu o sprężynach ssących tylko, bo wydechy są ok. Te ssące były tak wyklepane z zawory, że płytka już, jak widzieliście, była na pilniku zjechana i po prostu ktoś musiał przykombinować i oryginalne sprężyny nie starczały, żeby napiąć już ten zawór. No i ktoś założył dłuższe sprężyny, 8 zwojów, oryginalnie jest 7 zwojów, żeby po prostu zabezpieczenie nie wypadło. I przez to, że ktoś założył te dłuższe sprężyny, teraz na oryginalnych zaworach i na wyregulowanych dobrze jest podczas obrotu silnika, gdy zawory ssące nam wychodziły, sprężyna nam ściska i blokowało mi. W pewnym momencie nie chciał zawór dalej przeskoczyć, znaczy wałek dalej przeskoczyć, blokowało nam. Sprężynę ściskało do końca i to był powód właśnie dlatego, że mi się silnik nie chciał obrócić. Wrzucę wam też na pewno filmik, jak to wyglądało, bo nagrywałem telefonem. I koniec. Bo już no, nerwów nie miałem, już kombinowałem i paru osób pytałem. No ale ważne, że udało się do tego dojść. Że to jest ten powód. Głowica została odesłana, sprężyny będą musiały oryginalne być założone i wtedy to złożymy i będzie wszystko dobrze, mam nadzieję.
Także no, dosyć się nakombinowałem, niestety musiałem rzucić, już głowica fajnie była dociągnięta, rozrząd założony, ale no ważne, że przyczyna jest znaleziona, bo no nerwów sporo mi to napsuło. Niby mógłbym zamówić sam sobie sprężyny, ale i tak nie mam tych przyrządów, żeby ścisnąć te zawory, że nie będę tu kombinował jakimiś metodami nie wiadomo jakimi. A na dzisiaj no musimy zakończyć robotę. Nie wiem, kiedy znowu się za to wezmę, bo wiecie jak z czasem jest, więc no trochę pewnie zejdzie do następnego filmu, chociaż zobaczymy, może nie, bo to złożyć to jest chwila, moment, ale no nieraz się takie, widzicie, niespodzianki trafią, już ktoś tu za dużo modów dodał i działa to tak jak trzeba. No nic, dobra, kończymy na dzisiaj. Jak ktoś, to widzimy się na następnym filmie przy składaniu. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć.